4 lipca. Zdał ja na studia, od i życie studenta prowadzić będę. 2 października. Mieszkanie dostał w akademiku. Mieszkamy we 3 plus 4 drugorocznych i 2 dochodzących. Na nas będzie ze 11. Ciasnowato. 13 października. Doładowali jeszcze 3 do pokoju. 16 października. Napisaliśmy list do pana rektora, że jak doda jeszcze 2, to się podusimy. 21 października. Przyszła odpowiedź od pana rektora. Dodał 2. 28 października. Nad ranem, ten nad mną powiedział, że obudził tego pode mną, bo ten pod nim idzie na 6 do kościoła. Od dziś będziemy spać tak, żeby ci, którzy pierwsi wstają, spali na wierzchu. 4 listopada. Dziś spałem do 11. Bo ten nade mną był po imprezie i musiał się wyspać. 9 listopada, piątek. Dziś spałem pod spodem. O 4 rano straciłem przytomność. Wszyscy rozjeżdżali się do domu. Mnie obudzili dopiero w poniedziałek rano. 15 listopada, przedlist z domu. Pytają, czemu nie przyjechałem na wesele brata? Przecież nie napiszę, że leżałem bez życia na podłodze. Napisałem, że złamałem nogę. 16 listopada, złamałem nogę. 29 listopada, kujemy. 30 listopada, dalej ostro kujemy. 2 grudnia, przykuliśmy się do pokoju dziewcząt. 7 stycznia, wczoraj przyszła do mnie Kaśka. Było fajnie, oglądaliśmy panoramę. 18 stycznia, imieniny Gośki. 19 stycznia, urodziny Zbycha. Jutro impreza u Bolka, nie wiem czy wytrzymam. 20 luty, oblewam oblany egzamin. 4 kwietnia, wrócili mnie z akademika, wieczorem wrzuciłem przez okno, koledzy się ucieszyli. 26 kwietnia, występ w Domu Kultury, robię z siebie durnia. Dziękuję.